bardzo roboczo i w całkiem niezłym pośpiechu, ale bardzo chcieliśmy się z Państwem dzisiaj spotkać, powiedzieć o dwóch rzeczach, o fakcie takim, że to pomieszczenie zmienia swoją funkcję i przeznaczenie w Centrum Kultury i Sztuki i to nowe przeznaczenie inauguruje niesamowita współczesna multimedialna wystawa tego Grabowskiego, o której zaraz sam artysta powie. Do tej pory tutaj w Centrum Kultury i Sztuki była galeria sztuki użytkowej, gdzie można było zakupić od malarstwa lokalnych, regionalnych artystów po rękodzieło czy inną sztukę użytkową. Od teraz będzie tutaj miejsce na sztukę współczesną. Bardzo nam brakowało takiej przestrzeni, ponieważ do tej pory wszystkie wystawy odbywały się de facto w korytarzu i na schodach prowadzących na salę widowiskowo-kinową. To nas bardzo ograniczało w tym, co można tam było wyeksponować i nie mogliśmy wielu rzeczy robić, które nas bardzo interesowały. Od teraz będziemy to mogli robić, dlatego tutaj zaplanują i instalacje, i rzeźby, i gobeliny, i pokaz tkanin, a nawet mody o charakterze artystycznej, malarstwo. Wszystko to, na co do tej pory sobie nie mogliśmy pozwolić. Więc to jest nowy etap życia także dla Centrum Kultury i Sztuki, to nas będziemy robili rzeczy do tej pory dla nas niedostępne. Tą galerię inaugurujemy wystawą Fuksy. Zaprosiliśmy już do współpracy na przyszły rok te osoby, z którymi bardzo chcieliśmy współpracować, a do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości. I już rozmawiamy z panią Moniką Kostrzewą o wystawie jej tkanin oraz jej strojów. Rozmawiamy z panią dr Beatą Kotecką o wystawie jej rzeźby. Rozmawiamy z Tomkiem Wolfem o wystawie instalacyjnej i performatywnej. Rozmawiamy z Przemkiem Dunajem o wystawie jego jak najbardziej radosnej i nie zawsze zdefiniowanej do końca twórczości. I takie osoby zagoszczą w programie tej galerii na przyszły rok. Tutaj też odbędzie wystawa towarzysząca, miejmy nadzieję, 37. Międzynarodowemu Festiwalowi Jazzowemu, poświęcona Leopoldowi Tyrmandowi. Ale ona ma charakter bardzo dokumentacyjny, archiwistyczny. Jej część pochodzi ze sobą w IPM. Bardzo nam zależało, żeby ten pierwszy akt był wybitnie artystyczny. Dlatego zaprosiliśmy Artiego Grabowskiego, który przyjechał do nas z Krakowa. I mamy nadzieję, że jeszcze w środę do nas przyjedzie, ale to będzie się na bieżąco jeszcze rozstrzygało, czy ten wernisaż będzie miał formę także bardzo elitarną dla małego grona, ale czy jednak się on stacjonarnie odbędzie. Jest artystą sztuk wizualnych, artystą performerem, jest profesorem akademickim, prowadzi swoją katedrę. Jest też autorem wystawy, która do tej pory raz była zaprezentowana w Sopocie o nazwie Fuksy. Jesteśmy niezmiernie dumni i zaszczyceni, że druga odsłona tej wystawy będzie właśnie w Kaliszu. Chciałem Państwu jeszcze raz przedstawić Artur Grabowski i o wystawie Fuksy opowie on sam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie w pierwszej kolejności. Tak, wystawa Fuksy to wystawa retrospektywna, w której pokazujemy symbolicznie 20 prac. 20 prac, które okazują ten okres twórczy od początku tego wieku po 2020 rok. Na wystawę zbierają się prace multimedialne, filmy dokamerowe, wideo performance, dokumentacje i fotografie wielkoformatowe. Mamy kilka tematów, kilka wątków w tej wystawie pokazanych. Wątek animalistyczny, wątek polowy performance'ów, roboczo nazwanych performance'ami polowymi, czyli takimi, które się odbywają w przestrzeni publicznej, plenerowej. I mamy portrety, które są portretami trochę konfabulowanymi,
te rebusy, te konfabulacje trzeba odkryć, trzeba chwilę dłużej pozostać, zawiesić wzrok na tych portretach i zdekodować treść. Jakąś podpowiedzią oczywiście są tytuły poszczególnych prac. To jest druga odsłona rzeczywiście tej wystawy. Niezmiernie mnie cieszy, że udało się rzeczywiście przenieść ją jeszcze w tym samym roku, kiedy premierowo pokazywaliśmy to w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Możemy też pokazać tutaj w Kaliszu.